Ryzyko, proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, znaczeniem z możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków utraty, których nie będziemy w stanie udźwignąć. Ok, raz jeszcze witam serdecznie wszystkich. Nie wiem jak u Was za oknem, u mnie deszczowo, chłodno, w związku z czym idealny moment na to, żeby spędzić trochę czasu przed wykresami. Zresztą sytuacja obecna sprzyja temu, żeby jakby próbować jeszcze bardziej edukować siebie samego. No w takich czasach przyszło nam, żyć. Powiemy sobie o kilku ciekawostkach w dniu dzisiejszym. Raz jeszcze bardzo dziękuję za zaproszenie, jeśli chodzi o Forex Club. Bardzo dziękuję za partnerstwo, jeśli chodzi o Tickmill. Startujemy. Zaczynamy od wzrostu na cenie ropy, bo tutaj wygląda na to, że kwestie związane z moim planem, jeśli chodzi o krótkie pozycje, mogą na chwilę odejść do lamusa. I teraz pytanie za 100 punktów w ramach pobudki. Dlaczego ceny ropy zyskują? Co takiego się wydarzyło? Z jakimi plotkami mamy do czynienia na rynku? Halo, halo, pobudka. Chiny stwierdziły, podobnie jak Amerykanie wcześniej, ale Amerykanie się z tego wycofali, że w ramach niskich cen będą jakby w ramach uzupełniali swoje rezerwy. Dzięki, Konradzie. Nie ma znaczenia, że jakby tutaj. Ja bardzo dziękuję, że uaktywniłeś się. To jest najważniejsze. Chińczycy doszli do wniosku, że dla nich ceny są satysfakcjonujące, aby ewentualnie odbudowywać swoje rezerwy, czy powiększać swoje rezerwy. Pytanie na 100 punktów. O, mamy też info od Arkadiusza, że 13 milionów plus. To oczywiście nie był powód do zakupów. Chińczycy postanowili odbudować swoje rezerwy. Pomysł zbliżony do tego, z czym mieliśmy do czynienia w poprzedniej próbie podbicia na ropie, kiedy Amerykanie powiedzieli, że okej, być może, że warto, bo ceny są na całkiem niezłym poziomie. Cześć Piotrze. Że być może warto, ale wycofali się z tego. Teraz musimy sobie zrobić burzę mózgów małą. I spróbujmy tutaj pójść tokiem rozumowania amerykańskich władz Białego Domu. A wiemy, że kto jak to, ale rynkiem ropy Amerykanie akurat ruszyć mogą. To powiedzcie mi, czy dopóki Amerykanie nie zdecydują się na te zakupy ponownie, jakie są szanse na wzrost cen ropy? Biorąc pod uwagę informacje, które napływały na rynek w dniu wczorajszym, dość negatywne, ale tak jak Arkadiusz zauważył, cena ropy nie spadała. Może to być wynik tej informacji, z którą dostaliśmy podczas sesji azjatyckiej, że Chińczycy skupują ropę, tak? I teraz kwestia burzy mózgów. Czy Amerykanie pozwolą, bo Amerykanie najprawdopodobniej nie uzupełnili swoich zapasów jeszcze. Więc pytanie, czy Amerykanie puszczą Chińczyków z wyższą ceną ropy, czy pokażą, czy postarają się pokazać Chińczykom, nie, nie, tu żeście popełnili wielki błąd, te swoje zapasy mogliście odbudować po znacznie niższych cenach, po których my będziemy odbudowywali. I teraz ja w dalszym ciągu sądzę, że z perspektywy średniego i długiego terminu
mamy szansę na niższe poziomy cenowe. A jeśli mogę tak powiedzieć, bardzo proszę, jeśli ktoś się obrazi, to jakby nie jest to moim celem, ale nie ma się co podpalać tutaj pod longi na ropie, zwłaszcza po 8% wzroście. Co kompletnie nie oznacza, że my nie możemy zobaczyć wyższych cen, bo być może mój plan z próbą podejścia pod krótkie pozycje na ropie będzie miał szansę realizacji. Co prawda, być może nie będzie to związane ze spadkiem pod własnym ciężarem, ale być może tutaj pewne scenariusze, pewne rzeczy muszę spróbować dopasować, ale być może retest poziomów związanych z ostatnią konsolidacją będzie wystarczający na tyle, że okolice 23,50-24 będą atrakcyjne z perspektywy krótkich poziomów. Ja przypomnę, że jakby te 16,15, 12,9 rzeczywiście na ten moment jeszcze są gdzieś tam, chodzą mi po głowie. I ewentualnie kwestia, bo tutaj oczywiście jedna rzecz to jest to, co ja sobie myślę, druga rzecz to jest kwestia tego, co też widzę na wykresie. I muszę przyznać, że kwestia tego powrotu, z którym mamy teraz do czynienia, no, może budzić obawy z perspektywy krótkich pozycji, czyli swojego rodzaju short squeeze, zwłaszcza że jutro mamy piątek, no teoretycznie, gdyby nam się sytuacja nie pogorszyła, jakiś ten short squeeze mógłby mieć miejsce. Piotr nam tutaj podpowiada, że dzisiaj Elki na ropie, no jakby tutaj, ale po to się spotykamy, tak, żeby mieć odmienne zdania. No, nie jestem za tymi Elkami na plus 8, mogę być za tymi Elkami ewentualnie w ramach retestu tej konsolidacji tutaj, tak. To czekajcie, zrobimy sobie powiększenie. Spróbujemy sobie rozpracować tą ropę na czynniki pierwsze. Czyli mamy jedną, tą starą moją konsolidację i mamy tą konsolidację. Myślę, że weźmiemy tą pod uwagę. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta. Bez górnego cienia, same korpusy, no i później mamy ewentualnie tą konsolidację. I tak prawdę powiedziawszy, jak patrzę na to ostatnie miejsce słabości tutaj, jak wyszliśmy górą, ewentualnie ten azjatycki test, czyli 50% tutaj, okolice 21, i okolice 20.00. Trochę duża rozpiętość, ale z tą zmiennością niestety w ostatnich dniach no mamy do czynienia, do tego trzeba się przyzwyczaić. Możliwe wzrosty w kierunku 23.55, a w związku z czym ewentualnie dwa scenariusze, które można byłoby próbować z perspektywy, jeśli ktoś jest zainteresowany longami, a to próba podejścia w okolicach 21 ze stopem pod minimami azjatyckimi, albo próba skalowania na zasadzie delikatne podejście tutaj. Jeśli mam rację i ceny wzrosną do 23,50, to i tak będzie nieźle. A jeśli zejdziemy w okolice 20, to w ramach skalowania dołożenie i dla całości stop pod tą konsolidacją. OK? Takie dwa scenariusze z perspektywy ewentualnie intradayowych longów na ropie. Tu próbując odpowiedzieć na informację od Piotra, że dzisiaj longi. Natomiast no tutaj longi, no trochę bym się martwił, bo ja bym chciał zobaczyć, co zrobią Amerykanie, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, jaka będzie reakcja Nowego Jorku. No bo kto jak kto, ale za ceny ropy to wiemy, że tutaj Amerykanie będą nam odpowiadali. Czy do rynku ropy są pytania? I oczywiście
Ja osobiście będę obserwował 23,50-24 z perspektywy ewentualnych ESEK. Być może ten plan, który jakiś czas temu zamienił plan prowzrostowy, może być ewentualnie zrealizowany. Czy do rynku ropy są pytania? Nie ma pytań do rynku ropy. Ok, to weźmy sobie rynek złota w tej chwili, bo tutaj jak widać na załączonym obrazku, generalnie rzecz biorąc, czekam z jakąś tam pierwszą próbą podejścia pod krótkie pozycje. Teraz z czego to wszystko będzie wynikało? Generalnie rzecz biorąc, sam rynek złota żeśmy sobie omawiali i moje podejście z perspektywy krótkich pozycji, jak to może wyglądać, jeszcze jak byliśmy powyżej 1600, między 1600 a 1640, to wszystko żeśmy sobie omówili. Zresztą też gratulacje dla tych, którzy ewentualnie tam tą decyzję na temat tych krótkich podjęli. Również kwestia tego, gdzie w dniu wczorajszym nastąpiło zatrzymanie, w którym miejscu, tak? W związku z czym przynajmniej częściowa realizacja albo praca ze stop lossami powinna mieć miejsce. Teraz, dlaczego a znowu próba podejścia pod shorty w okolicach 1610-1615. No przede wszystkim jest to kwestia, według mnie, stąd jakby cały mój plan, jest to według mnie kwestia wzięcia pod uwagę tego znaczącego cofnięcia z 1700 do 1400, do 1460, 1470. To, co widzę tutaj, to jest kwestia wybitego ostatnio miejsca, ostatniego popytu. To były jakby próby podejścia wcześniejsze pod shorty. Teraz w związku z tym, że w ramach tego, co w ostatnich dniach zauważyliśmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dni temu mieliśmy dzień wzrostowy, który w ostatnich dniach został bardzo mocno wybity. Okay. To gdyby to była, gdyby 6 dni temu to była ta świeczka, o której mówiliśmy sobie podczas weekendowego spotkania w ramach fleszu edukacyjnego, to od razu te dołki byłyby dla mnie do sprzedaży i rzeczywiście reakcja w dniu wczorajszym miała miejsce. Tyle, że to jest tylko górny cień tutaj, w związku z czym ja sobie sprawdziłem parę rzeczy, a mianowicie wziąłem sobie pod uwagę, co my tutaj wybiliśmy, tak? Co się tutaj ewentualnie zdarzyło. No i kwestie tego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej na rynku złota, dwa dolne cienie tutaj w tym miejscu, w związku z czym to próba podejścia tutaj z perspektywy krótkich pozycji ze stopem powyżej będzie miała miejsce z mojej strony, ok? Na rynku złota. Natomiast Arek widzi na przykład atak na 1700 jeszcze, tak? Co nie wyklucza drugiego scenariusza, o którym rozmawialiśmy w ramach budowy górnego swingu do kończenia biznesu. Okay? I tutaj jakby w momencie, kiedy rzeczywiście runą te wcześniejsze poziomy, próba do kończenia biznesu, górny swing z perspektywy wykresu dziennego, teoretycznie jak najbardziej może mieć miejsce. Natomiast próbując sobie zejść niżej na tym złocie, na godzinowy, ok, też mam tutaj swojego rodzaju podpórkę. A w ramach tego wyjścia dołem z jakby tej całej konsolidacji. No i pewne rzeczy wpisują mi się tutaj w mój scenariusz, a mianowicie 1:1 i próba podejścia pod te krótkie pozycje. Co tym razem będzie celem? Oczywiście, że pierwszym celem będzie jak zwykle dół, ostatni, czyli 15,70, ok?
Natomiast całość z tego ewentualnie, z tego podejścia, to będzie razy dwa to, co widzimy, czyli w tym wypadku mówimy o 40, jak złamiemy 70, mówimy o 1530. No to zobaczmy sobie na te 1530, co też my tam mamy, jak to algo zostało wyliczone w okolicach 1530. I od razu widać, co się znajduje w okolicach 1530. Przede wszystkim ostatnie miejsce słabości. Przede wszystkim ostatnie miejsce słabości. Piotr pyta Arka, czy nie za wysoko. To tutaj sobie panowie możecie podyskutować na temat złota. Znaczy, czad jest generalnie, według mnie czad jest generalnie. Nie wiem, co wy widzicie po swojej stronie i jak jest ustawiona kwestia, bo ja widzę wasze pytania, ale czad generalnie w miejscu, gdzie widzicie ostrzeżenie o ryzyku, jest czad. I nie wiem, czy nie, nie wiem, czy nie tam ewentualnie kwestia stawiania pytań. Nie wiem, jak wy widzicie to po swojej stronie. Nie są to ustawienia zrobione przeze mnie. Żeby była też, żebyśmy byli po jednej stronie i czat powinien być ogólny generalnie rzecz biorąc, powinniśmy tutaj te komentarze widzieć. Jeśli Kuba jest albo Piotr, jeśli jest i mogliby przedstawić, to byłoby z podziękowaniami. Czy do złota jeszcze mamy jakieś pytania? Natomiast ja, widząc wasze pytania, i tak generalnie je czytam. W związku z czym. Okej. W każdym razie i tak większość. Chyba że są jakieś z wulgaryzmami, to wtedy nie. Ale jeszcze takich nie spotkałem. W każdym razie ja i tak większość czytam, w związku z czym dajemy sobie tutaj radę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, mamy za sobą ropę, mamy za sobą złoto, chyba że do złota są jeszcze jakieś pytania. USD JPY. Za chwilę sobie pewnie, że zrobimy USD JPY. Zresztą w sumie to możemy wystartować od USD JPY. Z perspektywy krótkiego terminu i z perspektywy ostatnich naszych spotkań 106,90, czyli to, co się wydarzyło na koniec sesji w dniu wczorajszym, jeśli chodzi o dolara z jenem, mogło być teoretycznie próbą podejścia pod longi. No 107,50 był max na ten moment. Wielkiej furory tutaj nie zrobiliśmy. Rynek opiera się na ten moment na poziomach, które mamy tutaj wyznaczone z perspektywy zielonej linii już jakiś czas temu, tak? Z perspektywy wykresu dziennego. Jeśli sobie dodamy do tego perspektywę wyższego horyzontu czasowego, bo jakby znowu moja opinia tylko i wyłącznie, żeby się nie sugerować tutaj, samemu trzeba zadanie domowe odrobić. To nie jest tak, że jakby Piotrek musi mieć zawsze rację. Zresztą najlepszym przykładem jest fund z ostatniego tygodnia, gdzie Piotrek niekoniecznie musi mieć zawsze rację, tak? A w związku z czym swoje zadanie domowe trzeba odrobić, chciał, nie chciał. A spotykamy się tutaj po to, żeby podyskutować, powymieniać poglądy, a nie po to, żeby się upierać przy jakichś swoich ewentualnie decyzjach do końca, chociaż ja przyznam, że to moje uparstwo na funcie w zeszłym tygodniu rzeczywiście. No nawet nie da się wytłumaczyć. W każdym razie zaraz wrócimy na niższy horyzont czasowy, jeśli chodzi o dolara z jenem. Natomiast zobaczmy sobie tego dolara z jenem z perspektywy wyższego horyzontu czasowego, z perspektywy wykresu miesięcznego. Ja będę to jeszcze robił,
w ramach nagrania, bo tutaj jest, no, w zależności od tego, jak sobie będziemy to rysowali, tak? Bo z wieloma spotkałem się komentarzami, że to, co mówię, że ilu traderów, tyle różnych szkół rysowania linii, że to jest nie do końca prawda. I tu nawet chyba Arek mi zwracał na to uwagę. Akurat przy tym się będę upierał dalej, że ilu traderów, tyle różnych szkół rysowania wykresów. I teraz z perspektywy długiego horyzontu czasowego, z perspektywy wykresu miesięcznego, w związku z tym cofnięciem, bo my, ja przypominam, my jakby nie wycofuję się z tego, to też, żeby była jasność, tyle tylko, że rynek jest na tyle dynamiczny w ostatnich dniach, że to, że zmienia się pogląd po tygodniu czasu, nie powinno być niczym, nie wiem, Arek, nie wiem, nie powinno być niczym, niczym nadzwyczajnym, czy nie jest niczym nadzwyczajnym, tak? No i tutaj z tej perspektywy wykresu miesięcznego, okej, to, co się udało niedźwiedziom, to, co się udało sprzedającym, znaczy z tego, co widziałem odpowiedzi, to generalnie rzecz biorąc, tylko ja widzę, natomiast w zależności od tego, Arek, co chcesz napisać, tak? Musisz uważać. A te dwa górne cienie, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, odrzucenie w lutym, ale z tym, żeśmy walczyli, z tym mieliśmy do czynienia i to od razu były minima, no ale to paniczna wyprzedaż, tak? Po czym była bardzo mocna próba powrotu, również odrzucona, czyli mamy no, dwa razy, dla mnie to jest dość istotne i ma to potężne znaczenie, bo to jest dwukrotna próba powalczenia z górnym ograniczeniem albo z linią trendu spadkowego, która została odrzucona, tak? W związku z czym ja bym sobie życzył zobaczyć 109,50, 110 na dolarze z jenem, żeby próbować to odrzucić. Natomiast niekoniecznie musimy być świadkami tego, że my to zobaczymy. Czy ktoś widzi teraz obecny komentarz Arkadiusza? Okej, okay, Arek, wygląda na to, że nie było to widoczne. W każdym bądź razie, tak to wygląda z perspektywy wyższego horyzontu czasowego. No to zejdźmy sobie niżej na tym dolarze z jenem, zanim wrócimy do tych longów ze 106,90 i dlaczego mogą... Napisał cztery litery. I dlaczego ewentualnie i gdzie powinniśmy się teoretycznie obawiać tego dolara z jenem, tak? Bo wykres tygodniowy wspiera odrobinę próbę podejścia pod longi na dolarze z jenem z perspektywy, chociaż góra i ten górny cień, tak, tutaj nie do końca, ale z perspektywy tego dolnego cienia, tego dolnego swingu, swing low, a w związku z czym to, o czym mówiliśmy przed chwilą z perspektywy intraday i dziennego, te 106,90, 106,80, no rzeczywiście no, można było powiedzieć, że okej, są wspierane. Bardzo jestem ciekawy, jak ten dolar z jenem będzie wyglądał na koniec tygodnia, bo ja przypomnę jedną rzecz, że generalnie rzecz biorąc, ja jestem bardzo pozytywnie do dolara nastawiony, natomiast dolar z jenem jest ewentualnie tą parą, gdzie próbowałbym szukać na ten moment krótkich pozycji na dolarze. I teraz ja szybko wyprzedzę pewnego rodzaju pytania, bo ja o tym wspomniałem już chyba ostatnio nawet, że nadejdzie moment, gdzie będziemy musieli wszystkie, albo my, no my jak my, ale rynek rozliczy działania wszystkich rządów w sprawie koronawirusa, całego tego zadłużenia, które powstanie. I myślę, że kilka walut znacząco ucierpi na tym, tak? Być może, że będzie to dolar z perspektywy tego, z czym mamy do czynienia w chwili obecnej, jeśli chodzi o unlimited dostęp do środków z perspektywy Fedu, czy tego, o co walczy Trump dalej, jeśli chodzi o kolejne programy ratunkowe. Natomiast z perspektywy Trumpa i z perspektywy Białego Domu, to ja powiem tak, ja myślę, i to nie jest to, że ja wiem, że tak jest. To jest gdzieś tam mój tok myślenia, jakaś moja kwestia związana z tymi spiskowymi teoriami dziejów. I ja lubię o takich rzeczach dyskutować. Nie ma tutaj dla mnie żadnego problemu, żebyśmy o tym rozmawiali, ale myślę, że to, o czym powiedziałem wcześniej, no, myślę, że Trump wie, że przegrał wybory, o ile one w ogóle będą miały miejsce.
W związku z czym to jest kwestia już tylko tego, żeby wyjść z jak największym portfelem z całego tego przedsięwzięcia związanego z prezydentowaniem, czy byciem prezydentem jedną kadencję. W związku z czym w ramach jakiegokolwiek lobbingu, który będziemy w tej chwili widzieli, za czym będzie stał prezydent Trump, to być może to jest za tym stoją pieniądze, tak? Chociażby w nawiązaniu do wczorajszego tweeta, bo to jest druga rzecz, która pomogła rynkowi ropy, a mianowicie kwestia tego, że tweet prezydenta Trumpa na temat Iranu, że ma informacje ze służb, że Iran przygotowuje atak na przedstawicieli Stanów Zjednoczonych w Iraku. I jakby było ostrzeżenie, że ze strony prezydenta Trumpa powiedział Iranowi nie warto, tak? To też mogło być swojego rodzaju wsparcie dla rynku ropy. Tak, ja wiem, Marek, że to było o niedostępności czatu. Ja myślę, że tutaj. Dzięki, Jadwiga. Jadwiga również potwierdziła, że nie. Ja myślę, że tutaj była kwestia ukłonu w kierunku Kuby, Piotra. Jeśli są na czacie i mogą coś z tym poprawić, to ja będę też wdzięczny. Także wracając do dolara z jenem, schodząc na wykres dzienny, to ja przypominam, że te 106,80 to są kwestie związane z ostatnim miejscem słabości, o którym żeśmy sobie rozmawiali, albo jeśli ktoś woli, wzrost, baza, kontynuacja, w związku z czym to, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to jest nic innego jak ewentualny retest. No i oczywiście, że kwestią tutaj naturalną jest to, że jest próba podejścia pod długie pozycje, bo to nie jest tak, że podchodzimy pod długie pozycje, bo wiemy, że tutaj na 100% nam się uda. Nie, jeśli nie masz w swoim planie, jeśli twój plan nie zakłada tego, że możesz zostać wystopowany, to według mnie powinno się zmienić plan, tak? Powinno się zmienić plan. Bo sytuacja nie napawa optymizmem. I teraz, co nam mogłoby tutaj pomóc z perspektywy dolara z jenem? No oczywiście jakiś pozytywny sentyment w stosunku do indeksów. Teraz, ciężko mówić o pozytywnym sentymencie w stosunku do indeksów, spoglądając chociażby na wydarzenia z dnia wczorajszego. To jest numer jeden. Numer dwa to jest kwestia mimo wszystko tego, jak koronawirus rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych, bo możemy próbować przekonać siebie samych, że mamy jako taką stabilizację w Europie, okay? No możemy próbować mówić, że mamy stabilizację, tak? Natomiast według mnie będziemy mogli powiedzieć o stabilizacji w Europie, jeśli będziemy mieli 14 dni z rzędu spadek nowych case'ów i spadek śmiertelności, tak? Na to się na razie nie zanosi. Okay? Ale to jest znowu moja opinia i moglibyśmy tutaj na temat tego pewnie dyskutować, no ale zostawmy to na inny moment. W związku z czym możemy na siłę mówić o pewnego rodzaju stabilizacji w Europie, natomiast musimy spojrzeć na wydarzenia w Stanach Zjednoczonych numer jeden i na wydarzenia w Chinach numer dwa, bo co do nas z Chin napływa, to musimy jak zwykle wziąć z poprawką. To o tym, żeśmy sobie nieraz rozmawiali, nawet w przypadku jakiejkolwiek publikacji danych, tak, biorąc pod uwagę chociażby wczorajszy PMI, bo też można się zastanowić, czy wczorajszy PMI z Chin nie był wydrukowany w ramach na przykład żartu prima aprilisowego. Być może Chińczycy mają takie poczucie humoru, że postanowili wydrukować sobie PMI powyżej 50 w ramach takiego żartu prima aprilisowego. Tak? Oczywiście problem jest w tym, że napływają informacje z Chin o tym, że istnieje prawdopodobieństwo drugiej fali, jeśli chodzi o koronawirusa i niektóre miejsca w okolicach centralnych Chin zostały znowu poddane tak zwanemu lockdownowi, czyli zostały znowu zamknięte. Jest kolejny problem, że mamy gdzieś rozprzestrzenie w Chinach, w którymś rejonie, i tutaj przepraszam, ale nie doczytałem, znowu nam się rozprzestrzenia świńska grypa. W każdym razie no, muszą powalczyć Chińczycy trochę bardziej. Także tutaj to jest kolejna rzecz, tak? No w Stanach przekroczyliśmy 1000 ofiar śmiertelnych jednego dnia, więc jakby
to musimy wziąć pod uwagę z perspektywy indeksów. Dalej, jeśli chcemy wziąć z perspektywy indeksów, bo w tej chwili to, co S&P pokazuje z artykułu, z którym się spotkałem w dniu wczorajszym. Tak, Piotrze, tak. Świńska grypa. Ale ona dotyczy no bardziej zwierząt i bardziej właśnie świnek, jeśli się mogę tak wyrazić. A wróćmy do kwestii indeksów. Z artykułu, nie, to był albo JP Morgan, albo Morgan Stanley. Z artykułu w dniu wczorajszym, z którym miałem styczność, wynika, że S&P w tej chwili, gdybyśmy na ten moment próbowali przeczytać, co rynek próbuje nam powiedzieć, to tak, nie udało się zrobić V-shape recovery, czyli tej V-ki nie udało się zrobić, tak? A to wygląda na to i to, co teraz jest grane w cudzysłowie, co jest tematem, że okej, nie udało się V-ki zrobić, to spróbujemy zrobić U-shape, tak? Czyli odbudowanie w ramach litery U, tak? Nie już V-kę, okej, odpuszczamy V-kę, tylko zróbmy odbudowanie w kształcie litery U. Teraz kolejna informacja, która, bo jakby musimy sobie spróbować połączyć wszystkie kropki. Kolejna informacja, która w nocy się pojawiła, niestety nie mogłem jej potwierdzić, bo widziałem ją tylko u jednego źródła, spróbuję ją jeszcze potwierdzić, ale w każdym bądź razie, jeśli mówimy o lockdownach, tak, bo w Europie mamy u nas tak, że okej, dwa tygodnie lockdown i będzie fajnie, o nie, pogorszyło nam się, to wydłużamy, o nie, to jeszcze wydłużmy, o nie, jeszcze wydłużmy. Australijczycy podobno poszli krok dalej, tak jak mówię, widziałem to tylko w jednym źródle, poszli krok dalej, robią lockdown do końca czerwca. O czym to świadczy? Świadczy to między innymi o tym, że prawdopodobnie to, że nam w Europie co dwa tygodnie będą mówili, że a jeszcze nam wydłużą, to już wiemy, czego teoretycznie moglibyśmy się spodziewać. Jeśli dołożymy do tego, że pik w Stanach Zjednoczonych miałby nastąpić lipiec, sierpień, okay, to ten U-shape recovery, kiedy mówimy o S&P, kiedy mówimy o Stanach Zjednoczonych, no, niekoniecznie musi się z tym pokrywać, bo ten U-shape recovery zakłada, że po drugim kwartale już wszystko będzie w porządku. Gdzie teoretycznie sam Trump powiedział, że pik może mieć miejsce w lipcu, sierpniu. No to z czymś tutaj, z jakąś prawdą się gdzieś ktoś mija. Okej? Gdzieś ktoś z jakąś prawdą się mija. W związku z czym jakby wracam do tego, że moja teoria, że to nie był jeszcze dołek na indeksach, zobaczymy dwa przynajmniej, może mieć miejsce, bo na przykład rozmawiałem wczoraj znowu, jakby w ostatnich dniach dość często ze znajomymi, w związku z czym jakby wszyscy, jakby proszę mnie źle nie zrozumieć, to nie jest tak, że ktoś do mnie dzwoni i ja mówię o tak, tu i tu się wszystko sprawdza, nie, tylko po prostu w ramach luźnych rozmów z ludźmi, których znam, a którzy niekoniecznie zajmują się rynkiem, to w momencie, kiedy pada pytanie na temat rynków, to jak tam, Piotrek, wyglądają rynki, ja mówię, no wyglądają tak, jak wyglądają, i pada pytanie drugie, czy to już trzeba kupować akcje, więc tych rozmów jest coraz więcej, w związku z czym to nie jest tak, że Piotrek komuś podpowiedział, o tak, już teraz trzeba kupować, nie o to mi chodzi, chodzi mi o to, że takich rozmów na świecie jest wiele, tak, czyli mamy tą pierwszą falę, po tym pierwszym spadku mamy tą pierwszą falę entuzjastów, jeśli chodzi o kupno akcji, tak, to jeśli ja bym mógł rynkiem ruszyć, to wszystkim tym, tej pierwszej fali kupujących wybiłbym to kupowanie z głowy, ok? Czyli oni powiedzmy na 10-15% wyszliby na stracie. To jest pierwsza rzecz, mam nadzieję, że tutaj się rozumiemy. Druga rzecz jest taka, że część z nich nie wyjdzie na 10-15, tylko a to już niech leży, tak? Ale tam w międzyczasie na minus 10-15 będzie druga fala kupujących entuzjastów. I to będzie ten drugi dołek, o którym mówię, że są jeszcze dwa dołki przed nami. Bo im też będzie w cudzysłowie trzeba wybić z głowy kupno akcji. No ale to moja spiskowa teoria dziejów, jakby potwierdzona przez dwóch moich znajomych, z którymi też rozmawiałem, a którzy zajmują się rynkami gdzieś mniej więcej w tym samym, tak samo długo jak ja, a jeden znacznie dłużej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wracamy do naszych wykresów i do tego dolara z jenem. A z perspektywy teraz już intraday, czyli wiemy, gdzie jesteśmy z dziennego, ostatnie miejsce słabości, bo
i jest próba podbicia. Tylko teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie. To jest miejsce słabości, a to są 4 ostatnie dni. Czy to wygląda zachęcająco? No kurde, nie wygląda zachęcająco. A w związku z czym ja tutaj jakby, jeśli chodzi o długą stronę rynku na dolarze z jenem, przynajmniej jeszcze nie teraz. No to zobaczmy, czy intraday, czy ten krótki horyzont czasowy gdzieś jest w stanie nam coś na ten temat podpowiedzieć. A no i tu jest kwestia tego 107,50 na ten moment, bo to, co rysujemy w chwili obecnej, to, co próbujemy rysować, ktoś by mógł powiedzieć, jakby sobie rozszerzył wykres, to można byłoby to nazwać, generalnie rzecz biorąc, nawet próbować to nazwać, no nie, nawet się chyba nie da, głową z ramionami delikatną, chociaż i tak mieliśmy wyższy szczyt, no ale dobra, nazwijmy to dla potrzeb naszego rozważania dolara z jenem, nazwijmy to na ten moment czymś, co przypomina głowę z ramionami, ok? No i okej, jeśli wrócimy powyżej linii szyi, to jest to, co przetestowaliśmy, jeśli wrócimy powyżej 107,50, bo jeśli ktoś wziął te longi na 106,90, 106,80, to ja nie widzę opcji, żeby nie zrealizować częściowo na 107,50 albo nie pracować ze stop lossem, tak, który byłby prawdopodobnie już wybity. Okej? W związku z czym to, co ewentualnie z perspektywy tego horyzontu czasowego i z perspektywy ewentualnie rzeczywiście próby podejścia pod longi, no to teraz by trzeba było zobaczyć przy reteście 107,50, czy damy radę. I tutaj Arek podpowiada, że możemy sobie ewentualnie próbować wyrysować odwróconą głowę z ramionami, tak? Czyli jeden wielki bałagan, żeby nie powiedzieć gorzej. 107,50, 107,60 na ten moment według mnie ma szansę być tutaj tym takim krytycznym poziomem, a jeśli już będziemy chcieli realizować tego typu zagranie, to mimo wszystko w takim razie te stopy mają szansę zostać wybite, ok? I wtedy kwestie związane z czymś, co było już testowane, dopiero 106 z perspektywy intraday, ale wiemy, że z perspektywy wyższego horyzontu czasowego nie będzie to bronione. Myślę, że wracamy do kwestii związanych ze 105 i 103, całą tą strefą, którą możemy sobie ewentualnie na wykresie wyrysować. Podsumowując dolara z jenem, z perspektywy intraday, to była Azja. Ciężko było, bo podczas sesji azjatyckiej musimy się wyspać. Z perspektywy tego, co tutaj widzimy, jeśli chcielibyśmy zrobić jakieś 1:1, będziemy próbowali nadbić 107,50, natomiast jeśli w ramach tej zielonej linii, którą tu mamy, na wykresie godzinowym, będziemy mieli standardowy układ z próbą wybicia i górnym cieniem, okay, to będzie dla mnie próba podejścia pod krótkie pozycje na dolarze z jenem. Jeszcze jest jedna rzecz w ramach tego 107,50, że na przykład schodząc na jeszcze niższy horyzont czasowy, bo to jest podejście konserwatywne. Natomiast schodząc na wykres 1, 3 minuty, 5 minut, jeśli będzie tego typu układ z podwójnym szczytem, gdzie drugi szczyt nadbija ostatni i bardzo szybko zawracamy, to może być dla mnie agresywne podejście pod krótkie pozycje na dolarze z jenem. OK, tak bym widział dolara z jenem. Przechodzimy dalej, bo zostało nam mało czasu, a dużo rzeczy do powiedzenia. A jutro NFP i Arek wspominał o tym, że możemy grać pod NFP. A ja myślę tak, że kurde, to będzie ciężko, Arek, wiesz, bazując na tym, co ADP powiedziało w dniu wczorajszym, bo ADP było nie najgorszym odczytem. Problem w tym, że to był odczyt do 12 marca, czyli tak naprawdę nie uwzględniał wpływu jeszcze całego tego koronawirusa, czy mógł nie uwzględniać całego wpływu koronawirusa. Jutro prawdopodobnie z payrollsami może być podobnie. Ja myślę, że warto zwrócić dzisiaj uwagę na joblessy. Pamiętacie, rozmawialiśmy sobie ostatnim razem, oczekiwania były 3 miliony, ja wspominałem, że jeśli będzie, że jeśli to rzeczywiście ma być 3 miliony, to oni sobie wydrukują na 1,5 miliona, tak? Czyli że spróbują to zrobić odrobinę lepiej od oczekiwań. No niestety można powiedzieć, że nie wydrukowali, bo podali 3 miliony zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. A no problem w tym, to też już tłumaczyłem, że być może te 3 miliony były wydrukowane, bo tak naprawdę mieliśmy 6, tak? Tego się pewnie nigdy w życiu nie dowiemy. I myślę, że raczej
warto zwrócić uwagę dzisiaj na joblessy. Thomas, NFP non-farm payrolls, czyli comiesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy. Także dzisiaj te joblessy według mnie będą miały znacznie większe znaczenie. Jeśli chodzi o kwestię dolara, bo będziemy do tego, ja mówię, no, dolar z jenem to jest jedyna para gdzieś tam, gdzie na ten moment, po tym odrzuceniu na koniec miesiąca, bo rozmawialiśmy, co niektórzy z Was mówili, 115, ja wychyliłem się nawet ze 120-122, gdyby doszło do wybicia tych ostatnich maksów, pamiętacie o tym, żeśmy rozmawiali, nie doszło do wybicia tych ostatnich maksów, w związku z czym ten sentyment na dolarze z jenem rzeczywiście może być negatywny, ale jeśli mówimy ogólnie o dolarze, to dalej moje nastawienie jest pozytywne, co próbując przełożyć na język polski wiąże się z tym, że być może nie dolar z jenem, ale funt z jenem, euro jen, australijczyk z jenem, czy po podbitce w niedługim czasie na kanadyjczyku z jenem, bo jeśli ta cena ropy będzie jeszcze powiedzmy dzisiaj, jutro zyskiwała, no to przełoży się na kanadyjczyka bez dwóch zdań, to później ewentualnie kanadyjczyk z jenem, tak? Zanim przejdziemy sobie do poszczególnych par związanych z dolarem, to musimy sobie powiedzieć jeszcze o, no tak jak mówię, no strasznie dużo rzeczy jest do powiedzenia, żeby spróbować ogarnąć całość tego, czym rynek emocjonuje się w chwili obecnej. Mieliśmy w dniu wczorajszym ISM w przemyśle ze Stanów Zjednoczonych i też wygląda na to, że był to jeden wielki żart prymaaprylisowy, bo rynek spodziewał się 45, mówiono o tym, że będzie znacznie niżej, a dostaliśmy lekko poniżej 50. No i sam odczyt w sobie mógł być, czy mógł zostać odebrany bardzo, bardzo pozytywnie. Tyle tylko, że jeden z najważniejszych składników, a mianowicie nowe zamówienia, new orders, były na 11-letnich minimach. No i to też nam pokazuje, w którym miejscu zaczynamy być. I teraz, jeśli mówimy o dolarze z perspektywy średniego długiego terminu, to o czym ostatnio też mówiliśmy sobie, to będzie kwestia tego tak naprawdę, jak wygląda kondycja tych krajów, które są najbardziej w dolarze zadłużone poprzez emisję obligacji na przykład denominowanych w dolarze, tak? Bo tu będą problemy i to zapotrzebowanie na dolara również poprzez rozliczenie poprzez swopy, poprzez zapotrzebowanie w ramach banków centralnych, ale tych G7, wszystko wskazuje na to, że szanse na umocnienie dolara na ten moment są duże, pominąwszy kwestie związane z długiem, bo do długu to rynek sobie wróci, jak sytuacja się uspokoi. W tej chwili dolar może być traktowany powyżej jena i powyżej franka jako ta bezpieczna przystań i myślę, że takim barometrem, czyli takim wykresem, który warto mieć gdzieś w tle, handlując dolarem z średniej perspektywy albo z długiej perspektywy, nie mówię tutaj o day tradingu, to jest dolar z chińskim yuanem. I dopóki jesteśmy powyżej siódemki, dopóki będziemy w stanie utrzymać ten poziom na dolarze z chińskim yuanem, bo to jest wyraz według mnie też tego, o czym, to jest wyraz tego, że Chińczycy mówią o jednym, a tak naprawdę rynek odbiera Chiny zupełnie inaczej. I teraz jeśli z perspektywy samego wykresu, okay, mamy nawet to 1:1 w tej chwili, to kwestia tej korekty tutaj powinna przynieść retest 7 i to będzie ta odpowiedź na to, jak ten dolar będzie wyglądał w średnim czy długim terminie. Tak mnie się to osobiście wydaje. Ja w dalszym ciągu z tej perspektywy jestem pozytywnie czy bardzo pozytywnie do tego dolara nastawiony. To zobaczmy z perspektywy ETK. Jesteśmy drugi dzień Drugi dzień próbujemy być pod poziomem 1.10 i teraz kwestia, która jest dla mnie bardzo istotna z perspektywy próby podejścia pod tego ETK, bo pewne rzeczy tutaj gdzieś tam jakby byki mogą próbować wykorzystać na swoją korzyść. Natomiast to, co mnie osobiście pasuje w
kontynuacji spadków. To jest kwestia tego, jak my się tutaj poruszamy. I teraz samo w sobie, biorąc pod uwagę końcówkę sesji za oceanem w dniu wczorajszym, okay, to jest mniej więcej równość tego ruchu. Tego ruchu, okay, w związku z czym my próbowaliśmy podejść pod te poziomy, ale ja bym chciał zobaczyć nadbicie. To nadbicie może mieć miejsce w ramach sesji w Nowym Jorku albo blisko fixingu londyńskiego. W związku z czym próba podejścia, i teraz powiem dokładnie o poziomach. Próba podejścia pod te maksy z górnym cieniem zamknięcie, czyli mówimy o standardowych rzeczach, tak? To może być pierwsze podejście pod shorty na etku dla mnie, ok? Nieudane jakiś. Teraz spróbujemy sobie to zwizualizować, wyobrazić, czyli w ramach ataku na tą linię, jakaś tego typu świeczka, tak, i zamknięcie pod linią, no to jakby short z automatu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest jeszcze taka, że my możemy spróbować raz jeszcze przetestować 1.10 na zasadzie tego podbicia. Jeśli stąd wystartujemy, to 1.10 możemy przetestować jeszcze raz na zasadzie takiego 1:1 i dopiero odrzucenie z okolic 10.20. I to byłoby drugie podejście pod short. Oczywiście zamknięcie dnia powyżej 10.20, 10.40 teoretycznie może zmienić układ na rynku, a wynika to między innymi z tego, o czym był ostatni, jeden z ostatnich fleszy forexowych, bo był z perspektywy euro-dolara, jeśli chodzi o kwartał. To już nie będę tutaj wracał do tego, no bo każdy może sobie wejść na YouTube'a, odwiedzić profil Forex Club i ten ostatni, jeden z ostatnich, wczoraj albo przedwczoraj, fleszy forexowych sobie obejrzeć. W związku z czym z perspektywy intraday tak widzę etka. Gdzie są cele na etku? No, pierwszym będzie okolice 1.08, ale według mnie, przepraszam, 1.0850 z perspektywy intraday, natomiast według mnie będziemy testowali, i to z wyższego horyzontu czasowego, przynajmniej okolice zbliżone do 1.08, jeśli nie niżej, ale to już średni termin, tak? Intraday, dwa podejścia na etku, tak widzę. Czekajcie, bo sprawdzam sobie. Czat i pytania. Nie ma zbyt wielu, także. Czy do etka są jakieś pytania? Znaczy do euro-dolara, czy są jakieś pytania? Etka tutaj z nami nie ma. Edward Durda. Bo... A 1.9 o etku, ale o co chodzi w ramach 1.9? Ja myślę, że ani w krótkim terminie, ani w długim terminie nie ma nic na 1.9. To jest kwestia, która była testowana raz, dwa, trzy razy. Myślę, że jest do wybicia. Nie, na 1.9 może czegoś nie widzę, ale na 1.9 dla mnie nie ma nic. Dla mnie dopiero jest kwestia tutaj wybicia tego czegoś, co mogło wyglądać jak głowa z ramionami, czyli okolice 1.850, 1.830 i później 1.8 według mnie z dziennego. Tu nawet kwestia, gdybyśmy chcieli na siłę próbować ratować się jakimś kanałem, to też 1.9 nie mamy nic. Tak jak mówię, no ewentualnie ta konsolidacja, która została tutaj wybita. Ale to Tomasz, to nie jest tak, że ty nie masz racji, żeby była jasność, tak? To jest mój punkt widzenia i może się okazać, że gdzieś znajdą tą podpórkę w ramach 1.9, czyli tego dolnego cienia, o którym najprawdopodobniej rozmawiamy, i tej konsolidacji, i pewnie z dziennego, tego, o czym żeśmy sobie wcześniej rozmawiali, natomiast i tak mi się wydaje, że to te poziomy będą brane pod uwagę, czyli 1.08, tak? Gdzieś te okolice zbliżone.
A nie rozumiemy się. Jeden dziewięć zero siedem. To się coś się nie rozumiemy gdzieś. Gdzieś się coś nie rozumiemy. Za co przepraszam? A 1,9. To chyba chodzi o to? Jeden zero dziewięć siedemdziesiąt. Okolice. Tylko ja chcę zobaczyć nadbicie, tak? Żebyśmy się zrozumieli dobrze. To w ramach tego maksa to ja bym chciał zobaczyć coś takiego. Na 15 minutach, na godzinie. Piotrze, no ciężko powiedzieć, czy na FP-ek w dół, bo to nie, kurde, nie od nas zależy, tak? Żeby to ode mnie zależało, to ja bym ci dzisiaj, pewnie, żebym ci dzisiaj powiedział. Nie mogę jeszcze ruszyć rynkiem, zwłaszcza rynkiem euro-dolara, więc no, nie wiem, no nie wiem. Pamiętajmy, że z perspektywy wykresu tygodniowego na ETK-u, okay, to co gdzieś tam jestem w stanie sobie wyobrazić, chociaż nie jestem byczo nastawiony, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, to jest retest dzisiaj, jutro, rano albo Azja, retest tego poziomu na tygodniowym, a później rysowanie całego dolnego cienia i zakończenie dnia w ten, zakończenie tygodnia w ten sposób. I się będę musiał drapać po głowie, czy czasem rynek nie będzie robił dokończenia biznesu na 13,40. I wtedy będzie, że Piotrek był bardzo byczy nastawiony na dolara i nic z tego, ale jak mi coś takiego wyrysują, rzeczywiście nic z tego mogą być. To też, żeby była jasność, no, no, ta sytuacja jest w miarę dynamiczna. Czy są jeszcze jakieś pytania do... do Edka, bo widzę, że z Tomasem... nie wiem, Tomas, czy my jesteśmy już z tym Edkiem załatwieni, czy dalej gdzieś nie dopowiedziałem czegoś? Okej, okay. To myślę, że jesteśmy tutaj. Mi tam intradayowo wyglądały górki. Ja to nawet robiłem na TradingView. Teraz rzeczywiście w związku z tym, że ta górka odbili trochę, ale dalej się cofają. Już spojrzymy sobie na eurofunta. Ja chciałem spojrzeć na funta, natomiast tutaj to tylko, żeby nie wiem, czy Piotr jest. Funta dalej widzę niżej, tylko żeby mi ten funt niżej poszedł, to potrzebuję zamknięcia pod tą całą strefą. Jeśli domkniemy się poniżej tej całej strefy, ok, to testujemy 1,15 najprawdopodobniej.
Natomiast jest jeszcze jedna możliwość podejścia pod krótkie pozycje, to o czym rozmawialiśmy w poniedziałek, nadbicie piątku, dojazd do 25.06 i górny cień na godzinowym, na dziennym, cokolwiek. Teraz jedna rzecz, którą wam powiem, bo czy podpowiem, i to dla osób, które zajmują się aktywnym podejściem do rynku, czyli mają tę możliwość, że monitorują, powiedzmy sobie, całą sesję europejską albo całą sesję w Nowym Jorku, to o czym mówię, o tych górnych cieniach, czasami jest możliwość, oczywiście będzie to podejście znacznie bardziej agresywne, ale bardzo często można pod to podejść na zasadzie, tak jak mówię, że chciałbym zobaczyć górny cień na godzinowym albo coś takiego, ale tak, jest to tak zwany front running, jest to bardzo niebezpieczne, jest to bardzo agresywne podejście, ale załóżmy, że dojechaliśmy bardzo blisko tego poziomu, o którym mówię, że chciałbym zobaczyć długi cień. Załóżmy, że to jest ostatnia świeca godzinowa, tak? Załóżmy, że tak wygląda ostatnia świeca godzinowa, tak? No i zaczynamy kolejną świecę godzinową, tu jest jej start. I zaczynamy budować atak na te poziomy, które mnie interesują. Okay? Ale rynek zaczyna odrzucać. To albo schodzę na minutę i 3 minuty i widzę coś takiego, czyli nadbicie i swojego rodzaju podwójny szczyt na niskim horyzoncie czasowym, albo z perspektywy wykresu godzinowego, kiedy wracam do otwarcia tej godziny i zaczynam się cofać jeden, drugi pips, to jest też może być otwarcie shorta ze stopem nad górnym cieniem na przykład. Pewnie, że jest bardzo agresywne. No, ale też znacznie lepiej ewentualnie zapłaci. Tylko żeby nie próbować znowu, bo to muszą być istotne poziomy, tak, żeby to robić. Tak samo jak jest jakieś mocne wsparcie i mamy domknięcie ostatniej godziny w tym miejscu, po czym rynek startuje kolejną godzinę z tego miejsca, zaczyna jechać i wraca nad poziom związany z otwarciem, to samo podejście. Tylko znowu, dotyczy to wszystkiego, o czym sobie za każdym razem mówimy. No, muszą być istotne poziomy, musi być wytłumaczenie tego typu podejścia, bo jak każdą świeczkę będziemy próbowali w ten sposób podchodzić, nieważne w jakim momencie, no to oczywiście polegniemy za chwilę, tak? Można się podpierać, Arek, kontraktowym wolumenem ewentualnie. To jest znowu, żebyśmy się rozumieli, bo tu jedna najistotniejsza rzecz jest taka, że to, co ja mogę dać od siebie, to kręgosłup. Później każdy musi to obudować pod to, jaką jest osobą, jakim jest traderem, jakie ma podejście. Nie jest tak, że ja nie chcę o czymś powiedzieć, tak? Musicie pewne rzeczy dopasować do siebie i na przykład tutaj posłużę się tym, co widzę od Arka. Mam nadzieję, że Arek się nie obrazi. Ja troszeczkę się znamy, więc na pewno się nie obrazi, że skoro Arkowi na przykład oprócz kręgosłupa, żeby obudować ten kręgosłup, potrzebne są na przykład wolumeny z kontraktów, jak najbardziej, to komuś będzie potrzebna średnia, jak najbardziej. Ja powiedziałem, że to, że ja nie używam wskaźników, nie znaczy, że jak komuś jakiś oscylator jest potrzebny albo średnia albo coś i ma mu to pomóc i mu to pomaga, jak najbardziej. Okej? Dobra, fund, no tutaj na ten moment, biorąc pod uwagę ostatnie 4 dni w tym tygodniu, to poza tym, co we wtorek zobaczyliśmy, ten dolny cień, to tak naprawdę szkoda gadać, tak? No zmienności na funcie brak na razie. Ale Arek wspomniał o eurofuncie i tutaj już sobie na eurofunta idziemy. Ja mam taki kanalik wyrysowany i zgodnie z tym kanałem i z tym, o czym wspomniał Arek, to są szanse na shorty, natomiast tu jest też problem z perspektywy wyższego horyzontu czasowego, bo ja sobie mierzyłem pewne rzeczy i pewne rzeczy do pewnego momentu, przekładając to na intraday, pewne rzeczy się tutaj zgrały, ok, na początku tygodnia, natomiast no, jedziemy znacznie, znacznie niżej, no i tu mam problemy, gdzie my się będziemy ewentualnie próbowali zatrzymać. Tu mam taki punkt, który testujemy w chwili obecnej, natomiast on ma się nijak z perspektywy tego kanału spadkowego, o którym mówimy, w związku z czym, robiąc ewolucję tego całego eurofunta, z mojej perspektywy, ten wzrost, ta baza
I ta kontynuacja, to z czym będziemy mieli teraz do czynienia, rzeczywiście to, o czym wspomniał Arek, być może, że 87 nawet przetestujemy. No to skoro 87 możemy przetestować i rzeczywiście ten eurofunt, który na początku tygodnia, ja o tym nawet robiłem intraday na TradingView, że pasował mi pod długie, no to w tej chwili wygląda ewentualnie trochę słabo. A jeśli wyrysowanie tego kanału jest prawidłowe, to tutaj jakimś takim powolnym ruchem w okolicy tego 87 pewnie sobie spadniemy. I teraz w momencie, kiedy dolne ograniczenie kanału będzie zbliżone do 87 i zobaczymy próbę nadbicia, gdzie będziemy mieli dolny cień i powrót do kanału, to mógłby być dopiero ustawienie pod longi. To longi mamy załatwione. Teraz jak podejść pod ewentualne shorty w ramach tego kanału? No i spróbujmy sobie spojrzeć na ten wykres godzinowy na eurofuncie. I z czym mamy do czynienia? No i to, z czym mamy do czynienia, prawdopodobnie wydarzyło się godzinę temu, na początku poprzedniej godziny, a mianowicie musielibyśmy sobie wziąć pod uwagę tę końcówkę dnia, jeśli chodzi o wczoraj, okay? Podstawę, która bardzo długo podczas sesji azjatyckiej trzymała w ryzach sprzedających, po czym przełamaliśmy na początku lendynu i godzinę temu mieliśmy retest. Okay? No to zobaczmy, czy jesteśmy w stanie po tym reteście gdzieś się jeszcze podpiąć na 15 minutach. No i ewentualnie to, co ja widzę tutaj, to są dwa rozwiązania, bo albo tak wysoko, czyli górne ograniczenie, bo tutaj z perspektywy 15 minut, poza tym otwarciem dnia, a wiemy, jakie są spready na otwarciu dnia, tak? Taki jest bit, taki jest ask, w związku z czym zrzucam to na garb wysokiego spreadu i albo testujemy górne ograniczenie kanału i to byłoby najbardziej konserwatywne podejście, albo robimy górny swing tutaj w ramach tego, co widzimy, czyli zejścia pod konsolidację azjatycką, czyli okolice 8827 z bardzo niewielkim stop lossem, tak? Bo skoro mamy budować górny swing, to 3-3 byłby stop. Bardzo ryzykownie przy tego typu zmienności, no ale tak by to wyglądało. Mnie osobiście odrzucenie górnej granicy kanału bardziej by pasowało. Ja wiem, Marek, bo też jeszcze masz z tyłu głowy na pewno sezonowość, która mi też gdzieś tam chodzi po głowie, natomiast no, w zeszłym roku to nie wyglądało w ten sposób. A jakby nie widzę... Dobra, Arek, to zapytam inaczej. To poza sezonowością, tak? Poza tym, że każdego kwietnia funt powinien teoretycznie zyskiwać, bo tak było w ostatnich 10 latach. To co innego jeszcze wpłynęłoby na to, a według mnie koronawirus znacznie bardziej straszy w połączeniu z Brexitem. Bo co stoi za tym, że ten funt miałby zyskiwać, tak? Bo jakby tu mam problem ze znalezieniem, z odpowiedzeniem sobie samemu. To nie jest tak, że myślę, że gdzieś tam nasze podejście pod tego funta, gdzieś tam z perspektywy tego seasonality, sezonowości jest zbliżone. Natomiast nie potrafię sobie odpowiedzieć, a właśnie tutaj mnie się wydaje, że może być. Mnie się wydaje, że może być. A jeśli mówimy o koronawirusie na przykład, musimy wziąć pod uwagę, że to jest wyspa. Zamknięci tam są. Jakby nie jestem żadnym biotechnologiem, nie, jakby moja mama chciała, żebym był lekarzem i gdzieś tam przez moment nawet byłem na profilu biologiczno-chemicznym swojego czasu, co oczywiście nie miało szans przełożyć się na... W każdym razie jakby no, wydaje mi się, że jak są zamknięci na wyspie, mają znacznie gorzej. Ja myślę, że powinniśmy, bo my... Nie jestem pewien, być może to zrobiłeś, Arek, to mi powiedz, jak to wygląda, jeśli masz tego typu cyfry. Ja myślę, że my spoglądamy na tego koronawirusa z perspektywy liczb prostych, tak. Natomiast powinniśmy spojrzeć sobie chyba w ujęciu procentowym, tak. Poza tym, według mnie,
to, o czym wspomniałem, i to jest dzisiaj w BBC, koronawirus otwiera wszelkie drzwi, i jeśli chodzi o środki. I teraz jest wielki skandal już w Wielkiej Brytanii, bo pół miliona tego frontline'u, czyli pielęgniarek i lekarzy, miało być przetestowanych, jeśli chodzi o koronawirusa, a zostało przetestowanych 2000 osób. Pytanie jest, gdzie są środki, które poszły na te wszystkie testy? Pierwsza rzecz, numer jeden. OK? A podobna sytuacja będzie miała miejsce w każdym kraju. Kolejna sytuacja, nie wiem, jak to jest naprawdę ogarnięte w liczbach, a w ramach tego, jak wyglądają liczby w Hiszpanii, bo Hiszpanie bardzo mocno zbliżyli się do Włochów, czyli jakby można byłoby powiedzieć, że we Włoszech mamy swojego rodzaju stabilizację, mimo że jest na, w cudzysłowie, shitowym poziomie, to jakaś tam ta stabilizacja jest, natomiast w Hiszpanii wygląda to trochę gorzej, bo nie dość, żeśmy się zbliżyli, to jakby mówi się o tym, że 10 tysięcy tego frontline staffu jest zarażonych, a nie ujętych w liczbach. No i tu jest też problem. Także mówi się o tym, że mamy w Europie małą stabilizację, natomiast myślę, że to jest bardziej próba wmówienia sobie poprzez polityków, że mamy tą stabilizację, niż naprawdę z tą stabilizacją mamy do czynienia, tak? Bo myślę, że jak posłuchamy tych ludzi, którzy są na pierwszej linii, znowu pewnie wiecie, no nie wszystko musimy brać. Część to będzie propaganda zawsze, wezmą jedną pielęgniarkę i poproszą ją, żeby powiedziała, jak to źle jest, więc musimy sobie to o 50% obciąć. Natomiast jest źle, tak? Jest źle i myślę, że jest znacznie gorzej niż to, co politycy nam próbują powiedzieć. Zresztą myślę, że to jest to, co Trumpa według mnie już teraz kosztowało drugą kadencję, te jego wypowiedzi na temat, a mając zaplecze i wiedząc, że to nie jest tak. To jest dla mnie to, czym on przegrał wybory. Nie, że nie mając wiedzy wyszedł i próbował mówić, że to jest zwykła grypa, bo to nie jest zwykła grypa, bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że to nie chodzi o nas, tak? To nie chodzi o mnie jako o Piotrka, o ja nie mam żadnych objaw, to ja sobie mogę wyjść, bo mnie nie rusza, tak? Nie, to chodzi o moją odpowiedzialność za ludzi, których mój brak dyscypliny może dotyczyć. Ja się powtórzę prawdopodobnie, ale widziałem taką bardzo fajną analizę holenderskiego lekarza. Każdy z nas odpowiada za 57 tysięcy ludzi. Czyli tu nie ma co kozakować, że ja nie mam objawów i ja to mogę zrobić, co ja chcę. Bo tu kwestia przełożenia toku myślenia i wzięcia odpowiedzialności za 57 tysięcy ludzi, bo tu chodzi o to, to jest cały łańcuszek, już nie tylko z przekazywaniem wirusa, to jest cały łańcuszek, że w ramach nieodpowiedniego zachowania narażamy cały ten frontline, pielęgniarki, lekarzy. Jesteśmy w stanie przez swój brak odpowiedzialności zabrać parę miejsc w szpitalu, gdzie kto inny być może będzie ich bardziej potrzebował. To jest tego typu kwestia i tego typu próba podejścia. Nie, że ja jestem kozak i mnie koronawirus nie rusza. OK? Dobra, co nam trzeba jeszcze zrobić? W którym miejscu jesteśmy? Czy jakiś jeszcze wykres ewentualnie potrzebowalibyśmy sprawdzić? Jeśli nie ma więcej pytań, w takim razie wielkie dzięki, podsumowując. Jestem za dolarem, ja osobiście, każdy musi zrobić swoje zadanie domowe. Spróbowaliśmy z perspektywy intraday znaleźć potencjalne miejsca wejścia, jeśli chodzi o euro-dolara. A jedyna para na dolarze, gdzie mógłbym szukać miejsca do sprzedaży dolara, to jest dolar z jenem na ten moment. A na rynku złota jest zlecenie i to, o czym żeśmy sobie mówili, powrót powyżej 1600 z perspektywy intraday byłby tym takim pierwszym miejscem dla mnie do otwarcia krótkich ponownie na złocie. A rynek ropy, uważałbym, mamy szansę na podbicie w kierunku 23,50
z perspektywy tych ostatnich informacji związanych z Chinami, ale uważałbym, bo stąd to jest to miejsce, z którego możemy próbować wracać dalej w kierunku, według mnie, 16, 15, 12 i 9. A wyjście i zamknięcie powyżej poziomów, które mamy tu wyrysowane, a jeszcze lepiej powyżej 25, teoretycznie może zmienić układ sił na rynku. Natomiast jak będzie? Ja osobiście nie potrafię tego powiedzieć. No, trzeba będzie obserwować wykres. W innym wypadku, jakbym dzisiaj powiedział, że na pewno, a to pewnie byłoby to wróżenie z usług. Nigdy nie mówię na pewno. Wszystkiego dobrego. To była moja przyjemność spędzić z Wami ten poranek. Trzymajcie się ciepło. Po pierwsze, jeśli możecie, zostańcie w domu, bądźcie odpowiedzialni, a na końcu nie dajcie się złapać w pułapkę na rynku. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt dla tych, z którymi się nie spotkamy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.